Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Drodzy, czas pokaże, co jest dobre, co jest złe. Czasem wszystko się weryfikuje. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to mówił swoim apostołom o tym też, co będzie ich czekać po Jego odejściu. Mówił o tym, że Jerozolima zostanie zburzona, że będą trzęsienia ziemi, kataklizmy przeróżne. I mówi, ale zanim się to wszystko zacznie, wystąpią przeciw wam i będą was prześladować, wydając synagogom i wtrącając do więzienia. Ze względu na moje imię poprowadzą was przed królów i namiestników. Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa. Weźcie sobie to do serca, by nie przygotowywać wcześniej swojej obrony. Ja wam dam wymowę i mądrość, której nie będzie mógł się oprzeć ani przeciwstawić żaden z waszych przeciwników. I tak się rzeczywiście dzieje. Po zmartwychwstaniu Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, apostołowie wyszli do ludu i zaczęli głosić Ewangelię. Zaczęli mówić o zmartwychwstaniu Chrystusa. Zaczęli to mówić w świątyni wszystkim zgromadzonym, którzy byli w Jerozolimie. I to się spotkało oczywiście ze sprzeciwem arcykapłanów, przywódców ludu, Sanhedrynu. I po tym, jak oni głosili, jak czynili znaki, cuda, pojmano ich i wrzucono do więzienia. Stamtąd anioł ich wyzwolił, ale i oni znów wyszli i głosili i znów ich zamknięto do więzienia i postanowiono przed sądem, przed Sanhedrynem. I dziś w Kościele czytamy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, gdzie właśnie jest Wysoka Rada się zebrała i mówią do uczniów, żeby zaprzestali swojej działalności, żeby nie głosili imienia Jezusa Chrystusa. I wtedy w obronie apostołów występuje uczony i bardzo szanowany człowiek o imieniu Gamaliel. Mądry, który daje taką radę. Mówi, popatrzcie na historię. Były różne zdarzenia. Wystąpił Teodas, pociągnął za sobą ludzi, zabito go i ludzie się rozproszyli. Judasz Galilejczyk tak samo. Podawał się za kogoś niezwykłego, ale po jego śmierci wszystko się skończyło. I mówi, jeżeli teraz jest taka sytuacja z tymi, to tak samo się stanie. I mówi, dam wam taką radę, mówi do Sanhedrynu. Zostawcie tych ludzi w spokoju i uwolnijcie ich, bo jeśli jest to sprawa i wymysł ludzki, pójdzie w zapomnienie. Jeśli jednak rzeczywiście pochodzi od Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a z czasem może się okazać, że walczycie z Bogiem. Drodzy, tak się też stało. Czas ocenił, że oni się mylili, że apostołowie nie mogli się zatrzymać, że mimo prześladowań, mimo różnych szykan, Ewangelia poszła dalej. I mimo tego, że i Żydzi ich prześladowali, i że królowie ich prześladowali, to oni szli i głosili Słowo Boże. W Rzymie wielkie cierpienia spowodowane prześladowaniami Cezarów, to, które znamy z Quo Vadis, prześladowania za czasów Nerona, one są wyrazem tej wielkiej walki o to, aby wytrwać w prawdzie, w miłości, przy Jezusie Chrystusie i często płacili za to krwią. Po tej radzie, po tym sądzie faryzeusze, uczeni posłuchali Gamaliela, wypuścili ich, ale przed tym ich ubiczowali. A oni wychodząc cieszyli się, że mogli cierpieć, dla imienia Chrystusa. Drodzy, pierwsi chrześcijanie czuli się dumni, kiedy mogli być świadkami
nie tylko słowa, ale cierpienia Jezusa Chrystusa, kiedy oni na swoim ciele doświadczali tego, czego Jezus doświadczył. I tak się dzieje przez wieki. Mimo tego, że Ewangelia jest cały czas prześladowana, w tylu krajach zabroniona, w tylu krajach nasi bracia i siostry muszą się ukrywać, są wtrącani do więzień, są fałszywie oskarżani i u nas się to zdarza, to Ewangelia idzie dalej. I drodzy bracia, zawsze też i w Kościele samym też są różne takie sytuacje, które są powodem cierpień jego członków. I widzicie, na przykład zawsze wystąpią ktoś, kto podaje się za kogoś niezwykłego, czy jakiś kaznodzieja, czy jakiś prorok, czy to jakiś ktoś, kto ma widzenia. I my patrzymy na to i często nie potrafimy rozeznać, czy to jest od Boga, czy to jest po prostu wymysł ludzki, że to ktoś może na tym robi sobie karierę, czy z jakichś innych ludzkich pobudek to robi, to czyni. Ale potem czas to pokazuje. Tak były różne herezje. Byli Albigensi, Waldensi, przeróżni. I oni z czasem rozproszyli się. Czasem te herezje zanikały. I teraz też trwają niektóre herezje, które z czasem też zanikną. I ci, którzy je wymyślili, też pójdą w zapomnienie. Ale są też ludzie, którzy głoszą prawdę, którzy cierpią dla Ewangelii, nawet w Kościele. Przypomnę wam tylko trzy postaci. Święty Jan od Krzyża. Kiedy zaczął reformować swój zakon, wtedy został oskarżony przez swoich braci z zakonu, wtrącony do więzienia, do lochu, do ciemnicy. I tam i systematycznie co jakiś czas był biczowany, karany, żeby się wyrzekł tego, co w duszy czuł, żeby zreformować ten zakon. Ale on wytrwał. I w tych ciemnościach zrodziły się najpiękniejsze dzieła mistyczne. I wytrwał. I dziś jest świętym, doktorem Kościoła, jednym z największych mistyków chrześcijańskiej wiary. Potem mamy na przykład świętego ojca Pio, któremu zabraniano głosić kazań, zabroniono sprawowania Eucharystii, a on posłuszny przełożonym wytrwał i teraz jest wielkim naszym orędownikiem, świętym ojcem, który wielu z nas tyle pomógł. W ostatnim czasie coraz bardziej staje się popularny ojciec Dolindo, któremu Kościół zabronił też sprawowania Eucharystii, pozbawił go wszelkiej jakby władzy kapłańskiej, zabronił mu, ale on wytrwał. Kilkanaście lat bez, jakby upokorzony i cierpiący od Kościoła. Teraz staje się znów wielkim bohaterem i wielkim świętym, który przez swoją modlitwę Jezu, Ty się tym zajmij, przez swoje nauczanie ożywia na nowo na naszego ducha. I teraz w Kościele mamy różnych kaznodziejów, proroków świeckich i duchownych, z którymi mamy problem. I Kościół ma problem, i my mamy problem. Jak ich ocenić? Czy kto mówi prawdę? Co to jest? Słuchajcie, czas pokaże. Czas pokaże. Wiecie, my możemy się kłócić, możemy się dochodzić, możemy walczyć między sobą, a Ewangelia będzie leżeć. Nie możemy pozwolić na to, żeby przez nasze różne dociekania takie zatrzymać Ewangelię. My musimy głosić prawdę o Chrystusie zmartwychwstałym, tak jak apostołowie. Było między nimi też różnie i pewne nieporozumienia, i musieli się upominać nawzajem, ale jednak głosili Słowo Boże i o to się starali, żeby czy to, jak święty Paweł powie, czy to godnie, czy niegodnie, parafrazuję, ale on się cieszy, że Ewangelia jest głoszona. I my dzisiaj też stoimy przed takimi czasami, że my możemy też zostać, każdy z nas, ja i ty, zostać jakby odtrąceni przez społeczeństwo, jakby mogą nam władze zabronić cytować Ewangelii.
Mogą nam to wszystkiego zakazać, mogą nas wtrącić do więzienia, odebrać nam jakieś godności, prześladować, mówi się o nas kłamliwie. A my musimy się zachować tak jak nasi poprzednicy, jak apostołowie. Cieszyć się, że możemy cierpieć dla Jezusa Chrystusa. Że możemy dawać świadectwo nie tylko przez słowo, ale też i przez nasze cierpienie. Drodzy, Chrystus zmartwychwstał i to jest nasza nadzieja. Także wytrwajcie w radości zmartwychwstania, głoście i głoście Boże miłosierdzie. Siostra Faustyna była uważana za dziwaczkę. Przerzucano ją z zakonu do zakonu, z jednego domu do drugiego. Nie mogli sobie jakby poradzić z tym, co się w niej działo, co ona mówiła. A jednak wytrwała i dziś jest wielką świętą. Wtedy obrzucana różnymi kalumniami. Dziś cieszy się chwałą świętych w niebie i jest wielkim prorokiem. Głośmy miłosierdzie Boże. Tak wielu ludzi jeszcze nie wie o Bożej miłości, o przebaczeniu, które Jezus wysłużył na nas na krzyżu, zapłacił za nas swoją krwią i daje odpuszczenie grzechów wszystkim, którzy się do Niego zwracają. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławił Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.